Uważam, że jest to jeden z najlepszych producentów w Polsce w tej chwili bron talerzowych. Wielu klientów chce takie talerzówki podczepiać do ciągników stukonnych o mniejszej masie, o słabszych, gdzie uważam, no, że to już jest troszeczkę nieporozumienie. W testach do 90 kN wytrzymują. Standardowe, wszędzie powszechne łożyska, które się stosuje, to jest w granicach wytrzymałość do 35 kN. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować, ja to tak nazywałem, zestaw premium. Fendt 312 z broną talerzową Mandama. Wszyscy już chyba dobrze znają te ciągniki. Dużo było pisane, dużo było filmów, dużo było opowiadane. Tu mamy ciągnik o mocy około 120 koni. Dlaczego mówię 120 około? Dlaczego? Bo moc nominalna to jest moc około poniżej 120 koni, natomiast homologacyjna powyżej 120 koni. Tu mamy wersję Power, czyli bym powiedział najuboższą z wszystkich tych serii w ciągnikach Fendt. Wejdziemy sobie do środka, zobaczymy. Ten ciągnik, przez to, dlaczego mówię, jest to wersja najuboższa, jest ona wyposażona w prosty joystick. Nie mamy tutaj wyświetlacza, jest to najprostsza wersja joysticka. Nie mamy też w opcji joysticka wielofunkcyjnego. Oczywiście wszystko to, co powinno być w tym ciągniku, to jest. Wiemy o tym, że Fendt, wszyscy dobrze o tym wiedzą, że już na starcie ma bardzo bogate wyposażenie, że ma echery, klimatyzację, wiadomo, skrzynia Vario z rewersem hydraulicznym, wygodny fotel Gramera, fajne siodełko dla pasażera, no i wygoda tego ciągnika, aczkolwiek wersja Power zawsze jest tą wersją najuboższą, nie? Dlatego czasami jak rozmawiamy o różnych cenach, porównujemy różne ciągniki, warto zwrócić uwagę, co dany ciągnik ma. Oczywiście ten Fendt, jak na Fenta przystało, na markę premium, on ma w standardzie tutaj przednią oś amortyzowaną. On ma w standardzie przedni podnośnik, ale zawsze przedni obciążnik jest za dopłatą. Jak widzicie, tutaj koła mamy w przodzie 480 na 65R24, a z tyłu mamy koła 540 na 65R38. Nie będę się skupiał za bardzo w udźwigu podnośnika, hydraulikę. Wersja Power ma zawsze, oczywiście można sobie dołożyć, jak ktoś zamawia nowego Powera, można sobie dołożyć mocniejszą hydraulikę i większą liczbę wyjść hydraulicznych, ale zawsze z wyjścia, ze startu wersja Power ma najsłabszą hydraulikę, minimalną ilość wyjść hydraulicznych, no bo na tym to polega, żeby to był wersja najtańsza. Tu widzimy też pneumatykę jedno-dwuobwodową, zaczep automatyczny. Jest ona szczepiona, ta 312, z broną talerzową GAL C3-metrową firmy Mandam z Gliwic. Uważam, że jest to jeden z najlepszych producentów w Polsce w tej chwili bron talerzowych, dlatego tak pozwoliłem sobie na początku tego filmu powiedzieć zestaw premium. Ja wiem, ktoś zaraz powie, gdzie porównuje wersję premium, ciągnik Fendt, OK, Mandam, polska firma, ale uważam, że jeśli chodzi o polskiego producenta, Mandam robi bardzo, bardzo fajne, przyzwoite, bardzo dobre jakościową maszynę. GAL C z zabezpieczeniem na gumy. Talerze 610, bezobsługowe piasty z łożyskami w standardzie z 5-letnią gwarancją, co nie omieszka tego Mandam na naklejkach pokazywać. O. W standardzie mamy talerze obrysowe, ekrany boczne. Jak widzicie, te ekrany boczne możemy bardzo fajnie, płynnie sobie ustawiać ich wysokość, umieszczenie w stosunku do całej brony talerzowej. Tu akurat mamy wersję, gdzie klient sobie zamówił z wałem daszkowym. Niektórzy to nazywają V-ring, niektórzy to nazywają wał kątownikowy o średnicy 600 mm. I teraz tak, ta brona waży tona 750. Także dosyć przyzwoitą masę, nie jest to wersja lekka. Mandam ma specjalny swój kształt talerzy, profil oraz rozmieszczenie otworów mocujących do
do Piast, ale chyba najważniejszą rzeczą to są te piaski, te piasty. Bezobsługowe, tak jak wspomniałem wcześniej, z 5-letnią gwarancją w maszynach GAL C. Od samego początku, czyli od momentu zaprojektowania aż do momentu wyprodukowania, w 100% jest to patent, myśl techniczna, produkcja robiona przez firmę Mandam. Tu mamy zaprojektowane i ułożone specjalne łożyska, które są z przeznaczeniem do tego typu maszyn, do tego typu pracy. Co to znaczy do tego typu pracy? Czyli są to wolnoobrotowe łożyska, ale które przenoszą bardzo duże, mają możliwość przenoszenia bardzo dużych sił ukośnych, skośnych. I tutaj mamy wynik w testach do 90 kN wytrzymują. Standardowe, wszędzie powszechne łożyska, które się stosuje, czy wielu producentów stosuje, to jest w granicach wytrzymałość do 35 kN siły ukośnej. Jak tutaj widzicie, to jest przewyższa inne rozwiązanie dosyć mocno. Tutaj te piasty mamy, to są określane już przez producenta jako tak zwane piasty z łożyskami 6. generacji. Czyli 6 razy były modyfikowane, poprawiane, bym powiedział, żeby były jak najlepsze. Ci właściciele bron talerzowych Mandama, którzy mają drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, a będą chcieli zregenerować, bo nie wiem, po iluś latach łożysko w końcu się rozleciało, jak najbardziej, bym powiedział, można te piasty zregenerować i wówczas jest do nich, w nich umieszczana łożyska i całe uszczelnienie pięciokrotne jest wkładane najnowszej generacji. Czyli bym powiedział, ktoś ma starsze rozwiązania, dostaje w środku nowe rozwiązania. Jest to, uważam, bardzo ciekawe rozwiązanie. Warto nad temu się głębiej przyjrzeć, przeanalizować i zastanowić się nad zakupem. Dlaczego taki zestaw? Zestaw, mówię, ciągnik około, łączna masa około 5,5 tony, 120 koni, w większości warunkach polskich. Oczywiście nie wszędzie, ale powiedzmy w większości ten ciągnik będzie dawał sobie z tą talerzówką świetnie radę. Wiadomo, przyjdzie tereny górskie, pagórkowate, ale bardzo miękko będzie, no to może mieć on troszeczkę problemy. Natomiast ten zestaw uważam, bardzo dobrze skonfigurowany. Wielu klientów chce takie talerzówki podczepiać do ciągników stukonnych o mniejszej masie, o słabszych, gdzie uważam, że to już jest troszeczkę nieporozumienie. To jest zestaw premium, ale tutaj mamy bardzo fajny zestaw, który czeka tylko na umycie i załadowanie do klienta. Arbos też około 120 koni. Brona talerzowa 3-metrowa na dużych talerzach. Bym powiedział, bardzo podobny zestaw. Ciągnik, łączna masa z obciążnikami, ze wszystkim, to jest około 5,5 tony. Moc około 120 koni. Też bardzo fajna brona talerzowa polskiego producenta firmy Tolmet z dużymi talerzami. Tu akurat, jak widzicie, mamy wał rurowy. Moim zdaniem super zestaw dla kogoś, kto nie dysponuje tak dużymi pieniędzmi, że nie stać go na Fenta, nawet na tą najuboższą wersję klasy Power, ale uważam, że bardzo fajne, ciekawe rozwiązanie. Tutaj mamy koła 600 na 65R38, a przód 440 na 65R28, nie? A tu mamy akurat model 5115 Arbosa, który też jest wyposażony, bym powiedział, wiadomo, tu nie ma wario, ja nie będę tego porównywał, ale mamy rewers hydrauliczny, mamy półbiegi, mamy klimatyzację, ciągnik prostszy, zdecydowany, ale też i cena dużo, dużo niższa. Mamy zestaw nowy, którym na pewno również zrobimy świetną robotę. Ja nie chcę porównywać, żeby nikt mnie nie posądził, że znowu zaczyna porównywać Fenta, Arbosa do Fenta. Nie, tu nie o to chodzi. Chodzi mi o to tylko, że podobne zestawy, mam na myśli moc, szerokość robocza, masa, do podobnej pracy w podobnych warunkach, a jednak dwa różne. Niby coś tam wspólnego, ale jednak zdecydowanie dwa różne
zestawy. Ten zestaw prostszy, tańszy, mniej elektroniki, polski producent Tolmet, a tutaj mamy Fendt, klasa premium, Mandam z Gliwic. A tak jeszcze na marginesie, to tutaj widzimy kombajn, który został przeprowadzony do przeglądu przed żniwami od klienta. Tam w tle, nie wiem, czy dobrze będzie to widać, Arbos, który też jedzie do klienta z prasą. Prasa akurat przechodzi przegląd, ostatni przed wydaniem, ciągnik już jest gotowy i prawdopodobnie, z tego co wiem, to będzie w poniedziałek ładowany do klienta. A z takich ciekawszych rzeczy, jak już tu jesteśmy, to przyjechał do nas dwa dni temu używany Tobliner Deutzfahra, będzie do sprzedaży, więc zachęcam wszystkich do śledzenia naszych stron z maszynami używanymi, bo na pewno coś ciekawego zaczyna się już teraz pojawiać, szczególnie mam na myśli kombajny i czy prasy, czy może nawet i ciągniki, i możecie coś ciekawego Was to zainteresuje. Oczywiście zapraszam na nasze strony z maszynami rolniczymi, na klikanie, jeżeli ktoś nie jest jeszcze subskrypcji, nie ma naszego kanału. No i dziękuję za ciekawe komentarze, za te dobre i te złe. I co? Dzięki śliczne i do następnego filmu. Pozdrawiam.